Dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Paweł, interameryka.com, internetowy przewodnik po Stanach Zjednoczonych. Zapraszam dzisiaj na przejazd słynną kalifornijską jedynką. Jestem mniej więcej teraz około 10 minut od... Jestem teraz mniej więcej około 10 minut od miejscowości Monterey. Będę się zatrzymywał w tych tylko najciekawszych punktach, ponieważ mam mało czasu, żeby dojechać do Santa Barbara. Już jest niestety około godziny 11. Ja rekomenduję wyjazd co najmniej o godzinie 9. Jeżeli chcecie dojechać do Los Angeles, to co najmniej o godzinie 8. Zatrzymując się na tych ciekawych punktach widokowych, zajmie Wam przejazd co najmniej 6 godzin. Tam na horyzoncie, jak widzicie, przepiękny Bixby Bridge. I oczywiście, jak zwykle, idę w krzaczory, żeby mieć dobry punkt widokowy. Auć! Na mojej stronie internetowej umieszczę mapkę z zaznaczonymi tymi właśnie najciekawszymi punktami widokowymi, żebyście mniej więcej mieli orientację, gdzie, co, jak i dlaczego warto się zatrzymać w tych miejscach, a nie innych. Bixby Bridge i przepiękny Pacyfik. Skaliste wybrzeże Pacyfiku. Ok, jedziemy dalej. Następny punkt Bixby Bridge, a ja jeszcze przejdę tutaj jeszcze Lefotę. Cały jestem mokry. Kolejny punkt, Bixby Bridge. Tutaj jak zwykle jest zawsze dużo ludzi, dlatego trzeba wejść na kamień i rzucić okiem z tego punktu widzenia. Pokażę Wam całą panoramę, bo zazwyczaj na filmach oraz na zdjęciach widzicie tylko niewielki odcinek. Tak wygląda parking. Jak sami zauważyć, jest niewielki. Tam na dole jest taka niewielka plaża i można do niej zejść. Jest nieoficjalny szlak, który prowadzi, trzeba zejść tam za mostem i klucząc pomiędzy roślinkami można dostać się tam na sam dół do przepięknej plaży. Your grace and
Kolejny punkt, w którym warto się zatrzymać, to Hurricane Point. Stąd jest bardzo ładny widok na Bixby Bridge. Proszę bardzo, jak zwykle dużo ludzi, a my tylko oglądamy widoki, nie interesują nas turyści. No dobrze, jadę dalej, kierunek południe.
Kolejne bardzo ważne miejsce na trasie przez Big Sur na drodze numer 1 to Pfeiffer Beach. Zjazd jest bardzo ciężko zauważyć. Jak sami widzicie, tutaj jest taka odnoga bardzo ostro skręcająca w prawą stronę. Także jeżeli jedziecie główną drogą, to musicie zwracać uwagę na, no cóż mogę powiedzieć, no tylko na ten znak, zwężenie drogi. I w tym miejscu zjeżdżacie bardzo wąską drogą, jeszcze przez 2 mile i dojeżdżacie do przepięknej, o właśnie ten pan tutaj nam pokaże, i zjeżdżacie do przepięknej plaży. Ja na tej plaży już byłem, wideo z tego miejsca znajdziecie pod spodem, tam podam link. Tak to wygląda, ciemna droga w kanionie, ale warto jechać. Jak wspomniałem wcześniej, link tutaj gdzieś, tu gdzieś będzie link, a ja jadę dalej. Tu jestem. Gdzieś po drodze możecie mijać takie malutkie perełki schowane gdzieś w bocznych, niewielkich uliczkach. Domki, które można wynająć. Nawet nie pytajcie o cenę, ja kiedyś to sprawdzałem, to tutaj się zaczyna od 350 dolarów za noc. No ale jak sami widzicie, przepiękny Redwoods. Klimat? Niesamowity. Zaraz zobaczę, czy można troszeczkę to podglądnąć. Nigdzie na szczęście nie pisało, że to jest private area, więc nikt mnie nie postrzeli. Tutaj można się zaszyć z dala od cywilizacji. Wspaniały klimat. Kolejny zakręt na Big Sur oznacza kolejny przepiękny punkt widokowy. Sam już nie wiem, ile tych punktów jest, ale ach, zresztą zobaczcie sami. Jedna przepaść. Tam gdzieś daleko będę podróżował, razem z wami oczywiście. Tutaj ktoś ma swój domek letniskowy, nie mam pytań. Załoga siedzi w samochodzie. A ja biegnę, żeby wam pokazać, co się dzieje tuż za zakrętem. Tak, to jest teren prywatny. Ja wiem, że to są security cameras, ale ja po prostu chcę tylko tutaj bokiem przejść. O, ale pięknie! Hello. No i co myślicie o tym widoczku? Genialne.
Kolejny obowiązkowy punkt na trasie, niestety zamknięty. Widzę z daleka, że maszyny tam pracują, było obsunięcie ziemi, ale musicie się tutaj zatrzymać, choćby nawet na tym bocznym parkingu, żeby zobaczyć. Właśnie to. Makway Falls. Po lewej stronie, zaraz za tym zakrętem, jest parking oficjalny, tam się możecie zatrzymać i szlaki prowadzą właśnie z tamtej strony. Teraz jest wszystko rozkopane i wszystkie szlaki są pozamykane. No nic, pięknie jest i bez oficjalnych szlaków, po prostu jest przepięknie. Słupki to takie, widzę, już wyślizgane, pewnie pełno osób tutaj na tych, w tym miejscu stoi. Panie Pawle, a gdzie następny przystanek? No, moi drodzy, chyba zobaczymy sobie dopiero słonie morskie tuż przy miejscowości San Simeon. Nie wiem, czy będę miał czas zatrzymywać na wszelkiego rodzaju innych punktach widokowych. To są mniej oficjalne punkty widokowe, więc jeżeli się uda, chętnie Wam zdradzę tajemnicę i powiem, gdzie warto. Jeżeli się nie uda, nie będzie to trudne, żebyście sobie je zobaczyli. W każdym razie te punkty, które do tej pory miałem okazję Wam pokazać, są na pewno obowiązkowe na całej trasie. Jeszcze jeden stop, taki nieprzewidziany, bo znowu zatoczka, znowu, ops, a tu jest wąż. Oj, brawo Paweł, dobra, dobra. Delikatnie tak i okej. Nie wyglądał na grzechotnika, ale mnie trochę przestraszył. Zatoczka i z widokiem. I kolejna zatoczka, kolejny punkcik. Mały odpoczynek, łyk kawy, a przy okazji rzut oka na jedno z wielu osuwisk. Na pewno czytacie, słyszycie w wiadomościach, że po raz kolejny droga prowadząca nad oceanem, słynna kalifornijska jedynka, została zamknięta z powodu osuwiska. Tak wygląda jedno z nich. Jeszcze nie dojechałem do tego największego,
z Osuwich. Praktycznie to były 2 mile, ale to też robi wrażenie. I przepiękny turkusowy kolorek wody. No dobrze, czas jechać dalej. Jak widzicie, cały czas turyści. Nawet już przestałem liczyć, który to jest punkt widokowy, a właściwie taka, ja wiem, zatoczka przy drodze, ale widoczek znowu przepiękny, więc zatrzymuję się i dzielę się z Wami tymi przepięknymi krajobrazami. Tak, to jest jedynka dwupasmowa. Ok, do zobaczenia na kolejnym punkcie. Kolejny przystanek na naszej trasie. Już coraz bliżej południe, już coraz bliżej Santa Barbara. Tego miejsca nie sposób przegapić, nie sposób nie dostrzec. Jak sami zauważyliście, jest tutaj mnóstwo turystów. Całe tłumy. A dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Całe plaże są tutaj usiane słoniami morskimi. To ja zostawiam słonie morskie w ich naturalnym środowisku i ruszam dalej na południe. I to już końcówka mojej podróży, słynną Highway 1, począwszy od Monterey aż do Santa Barbara. Całość zajęła mi 8 godzin. Czy można tą trasę pokonać wcześniej? Można, tylko po co? Jest tyle pięknych miejsc, w których można się zatrzymać, odpocząć, nacieszyć wzrok, fajne restauracje. Fajne miejsce piknikowe. Już szczerze powiedziawszy, samej końcówki nie nagrywałem. Dopiero tutaj. Zachód słońca, niedaleko Santa Barbara. Jest przepiękny i dlatego zdecydowałem się zatrzymać tutaj na chwilkę. Wypić jeszcze jedną kawę i pokazać Wam to miejsce. To jest tak zwane San Marcos Pass. I na sam koniec złoty zachód słońca nad złotą jedynką w złotej Kalifornii. Uciekam z tej drogi. Dziękuję za oglądnięcie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia gdzieś na szlakach.